Mówiłem się pod tym adresem. Dzień dobry, jest pan. Witam, Paweł Myszta. Witam. Proszę bardzo, to jest ten samochód. Volvo z 7 roku, diesel, 320 przebiegów, w R-designie. Bardzo fajnie wyposażone. Jego kupiłem, uszkodzony był trochę. Miał uszkodzoną lampę i zderzak. Lampa została wymieniona. Zderzak został odratowany tak naprawdę, bo nic mu się nie wydarzyło. Także wszystko jest naprawione, więc jest okej. No rozumiem. Proszę, może pan sobie pozaglądać, tak, potwierać. Tak, pozaglądam. Środek auta jest bardzo fajnie utrzymany. No. Tapicerka jest dosłownie jak nowa. No fajnie to wygląda. Jak na swoje 320 tysięcy, to naprawdę jest rewelacja, nie? Samochód jest dwuosobowy tak naprawdę, nie? Bo z tyłu teoretycznie to tam ciężko będzie wsiąść. No tak, dwa bagażniki ma. Jeżeli kupuje dla siebie tylko, to to auto jest idealne dla niego i na miasto. No, jest trochę miejsca. No te fotele można sobie złożyć do równej podłogi. I wtedy jest kawał bagażnika. Dostawcza. Berlingo, kurczę, tak naprawdę. No. Dostawcza. I to jest fajne. Fajno. Stare Volvo wykonane z dobrych materiałów, jak widać. Jeszcze proszę się przymierzyć, usiąść. Generalnie jest mocno wyposażone. A co on ma tutaj? Ma generalnie skórzaną tapicerkę, lampy ksenonowe, podgrzewane fotele, klimatronik. No jak na tamte lata, to jest, można powiedzieć, że jest full wypas. Pakiet R-designa, który jest inna kierownica. No spoko. No klimatyzacji nie sprawdzimy generalnie, bo jest na minusie, więc... Więc nie da się tego zrobić. Aczkolwiek jak się rozgrzeje silnik i tam może temperatura będzie w komorze na tym, to czasami potrafi ten kompresor tam strzelić i uruchomić się, także to nie jest tak, że zawsze na minusie się nie uruchamia, ale nagłośnienie jest też dosyć przyzwoite. Ja nim pojeździłem, także dosyć przyjemnie jeździ, całe wyposażenie tego samochodu działa, więc jest okej. Spoko, nie? Tak jak się biłem z myślami, bo pęknięta lampa, to już tak sporo jeszcze tutaj w tym przypadku, dość spory przebieg, tak? No bo to jest jednak 320 tysięcy, aczkolwiek na lata podzielić to na te lata, które jeździł, to nie jest za dużo. Może być duży przebieg, ale naprawdę mocne wyposażenie i ten samochód się bez problemu też sprzedaje. No. Trzeba uważać, bo jest przymarznięty, więc... A, dobra. Więc jakby tak z szybami, wiesz, nie wszystko da się podczas mrozu też sprawdzić. Trochę padało wcześniej, teraz się zrobiło... Super, ale trzeba z nim uważać. Tak, to słońce teraz wyszło generalnie, ale samochód działa, wszystko jest w porządku i uważam, że jak na swoje lata wygląda dobrze. Dobra, to możemy chyba wracać. Tak, to wracajmy, no, że wszystko jest okej, to pojedźmy, pogadajmy. Mam nadzieję, że się dogadamy, chociaż pewnie, że jest stary trochę, ale jestem dobrej myśli. To jak? No, fajnie się jeździ ogólnie. Słuchaj, 12900 i będziesz go miał od rana do wieczora. No. Będziesz miał fajnie cały czas. Tak, no im głębiej się zagląda, tym czuć, że jest stary, no. Tak. Tego nikt nie ukrywa, bo to jest jakby kwota, rocznik i przebieg, tak naprawdę 320 tysięcy. Mało tego. Ciężko mi jest w ogóle na ten samochód nawet gwarancji nie dam, czy to jest, wiesz, bo czasami może się okazać, że go jutro nie odpalisz, bo jednak nawet w tym momencie jest sprawny, jest wszystko w porządku, jest sprawdzone, aczkolwiek ten stary samochód ma 320 przebiegów. No tak. Niestety, no. Tak. Taki... Dlatego bym tą cenę negocjował. No, tak, a ja wcale nie chcę negocjować. No. Kurde, także... ale dobra, próbujmy, no. Co, może 10 tysięcy? Nie, no dychę to nie, on nie wyszedł więcej, słuchaj. Stówkę ci opuszczę, 12800 zabieraj go dzisiaj. Stówkę. Nic mu nie doleka. Gdybym dodał 1,0 do tego rabatu, to bym go wziął od razu. 1,0 do tego rabatu, to 1000, czyli 11900. Oj kurde, to boli. Trochę przy nim porobiłem, coś tam porobiłem, coś za... się narobiłem, więc 12,5 to jest dobra cena. Zróbmy 12500 i zabieraj. No, ja nie jestem kolekcjonerem, tylko handlarzem, więc wiesz. Wystawiam ci fakturę, nie płacisz PCC, no i masz fajny samochód. No. Tylko nie wiadomo, czy jutro pojedzie. To no dlatego zostałbym przy tym kaflu rabatu, no. Nie, no musisz coś dołożyć. Podzielmy to na pół. Ale już z 10 dałem wyżej. Ja wiem, podzielmy to na pół. Bo tyle bym dał na niego, 10. No. Podzielmy to na pół, bo fajnie się gada. Tak, ale dałbym za niego 10, dlatego właśnie. No. Zróbmy 12400, 300, dobra, już niech stracę tą stówę i zamykamy dobrze temat. No. Niech się będzie. No, masz fajny samochód. Sądzę, że go odpalisz jutro. Też daj Boże. Dobra, chodź spiszemy papiery. Dobra. On ma same plusy, żadnych minusów.